Witam pana. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji 95. urodzin. Chciałem zapytać, jak pan to robi, że dożył pan tak pięknego wieku i jest pan w tak świetnej formie? A, wie pan. Raz w roku urządzam organizmowi taką alkoholową terapię szokową. I ona działa cuda. Naprawdę? To ile pan wtedy wypija? Nie. Źle się zrozumieliśmy, młody człowieku. Tego dnia właśnie nie piję. Przepraszam, młody człowieku, bo mam taki problem z językiem angielskim. Może by mi pan pomógł? No spróbuję. Co to znaczy I don't know? I don't know. Nie wiem. Jak was ta szkoła dzisiaj edukuje? Chodzę kuźwa, pytam i nikt nie wie. Dziadku, masz tak dużo lat, to na pewno już dużo w życiu doświadczyłeś. Może sprzedałbyś mi jakąś mądrość życiową? Słuchaj, wnuczek. Zawsze idź się wysikać przed snem. Nawet jeśli wydaje ci się, że nie chcesz. Uwierz mi, po pewnym czasie już nawet nie czujesz. Dziadku, a opowiesz mi jakąś przygodę z wojny? No to słuchaj. Jak w 42 wpadli do naszej wioski Niemcy i wszystkich mężczyzn podzielili na dwie grupy. Jednych dowódca kazał zastrzelić, a drugich zgwałcić. A co zrobili z tobą? Mnie zastrzelili. Chyba puściłem jesiennego bąka. A jaki to jest jesienny bąk? Taki z kasztanami. Ty wiesz, że lekarz ostatnio kazał mi schudnąć? Co ja mam sobie teraz na starość odmawiać wszystkiego? No mi też lekarz kazał, ale moja dieta jest rewelacyjna. Tak? A jaka to? Panie, taka, że ja nigdy głodny nie chodzę. Co więcej, czuję się na niej lepiej niż wcześniej. I co takiego robisz? Lekarz powiedział tak. Niech pan je wszystko tak samo, ale uwaga, niech pan je pół. I to tylko tyle? No tak. Stosuję się do tej diety i jest rewelacja. Na samo śniadanie spożywam pół chleba, pół kilo ziemniaków i pół litra. Wiesz co, Mieciu? Ja po tylu latach stwierdzam, że mój penis to jest jednak jak Doberman. Jak to? No tak. Żonie nic nie zrobi, a sąsiadkę to by rozszarpał. Ludzie dziś ciągle za czymś gonią. Ciągle są w pośpiechu i nie mają czasu na nic. A ja mam swoją piękną maksymę, która w trzech słowach podsumowuje drogę do szczęścia. No, jaką? Nie przywiązuj wagi do drobnostek. Ale to było 5 słów. No właśnie o tym mówię. A pamiętasz przed ślubem, jak ci kiedyś mówiłem, że marzę o dużej rodzinie? No, pamiętam. I co? No, to bardziej mi wtedy chodziło, że chciałbym mieć dużo dzieci, a nie żebyś ty zrobiła się większa. 130 kilo to trochę przesada, co? Ostatnio zmierzyłem sobie małego. Ty to już naprawdę nie masz co robić. Ale wiesz, że podniosło mnie to na duchu i dodało wigoru do życia? Jutro chyba przejdę się do sąsiadki z domu obok. Jej mąż zmarł ostatnio i być może będzie zainteresowana na jakiś krótki numerek. Wiesz, taki, żeby jej rozrusznik nie zaczął wariować. Aż tak cię podniosło na duchu? A można wiedzieć, ile ci wyszło, jak sobie mierzyłeś tego małego? A jak? Prawie 37. 37? Ta. Od teraz zawsze sobie będę mierzył termometrem. Wiesz co? Jednak życie po 70 to już nie bajka. Wszystko mnie boli. Krzyż mnie boli. Dysk mi wypada. Ręce mnie bolą. Stopy mnie bolą. Chodzić nie można. A ty jak się czujesz? Ja? Ja się czuję jak nowonarodzony. Jak nowonarodzony? No pewnie. Włosów nie mam. Zębów nie mam.
i chyba przed chwilą się zesrałem w gacie. A jak tam u ciebie z tymi sprawami? Którymi? No, tymi. Masz jeszcze pociąg do kobiet? O, panie! Pociąg to ja mam jak ta lala. Tylko lokomotywa już niestety odjechała. Przepraszam, ślicznotko. Chyba już cię gdzieś widziałem. Nie znamy się może? A może chciałabyś się poznać, co? Boże... Już 60 lat się z tobą męczę, ty cholerny dziwkarzu z Alzheimerem. Wiesz co? Przychodzi już taki wiek, że wszystko mi się zaczyna mieszać. Nie pamiętam, czy walczyłem w drugim dywizjonie podczas pierwszej wojny światowej, czy w pierwszym dywizjonie podczas drugiej wojny światowej. Ty wiesz, że masz rację? Ja też ostatnio doznałem podobnego zaćmienia. To znaczy? Nie pamiętam, czy na wojnie dostałem kulę między łopatki, czy łopatką między kulę. Ty. Wiesz, co ma wspólnego prezerwatywa i kobieta? No dawaj. Obie spędzają więcej czasu w twoim portfelu niż na penisie. Wiecie co, panowie? Ja mam 60 lat i to jest chyba najgorszy wiek. Człowiek nie może się porządnie wysikać i stoi nad kiblem, aż wszystko wykapie. Ja mam 70 lat i mam gorzej. Ja jak idę do kibla na dwójeczkę, to nie mogę się wysrać jak człowiek. Panowie, ja mam 80 lat i to jest najgorsze. Czemu? Oddaję codziennie mocz o 6 rano i stolec o 6:30. No i czemu niby 80 lat jest najgorsze? Załatwiasz się bez problemu o 6, srasz o 6:30, wszystko elegancko. No tak. Ale ja już dawno nie wstałem wcześniej niż przed 7. Dobrze. Będziemy potrzebować próbkę pana stolca, moczu i spermy do badań. Co ona chce, bo nie dosłyszę? Chcą twoje gacie do badań. Zobacz, jak to ludzie z naszego pokolenia już pomału odchodzą. Ano, taki człowiek jeszcze by pożył, a tu piach. No zobacz, człowiek w przeciwieństwie do nas nie pił alkoholu, nie palił papierosów, prostytutek nie spraszał, a jednak on jest już tam, a my nadal tutaj. A na co on w ogóle umarł? Z nudów umarł. Z nudów. Na zdrowie. Ale ja kaszlałam, a nie kichałam, chłopcze. Jak dla mnie, to by się mogła pani nawet chujem zadławić. Ale dla harcerza najważniejsze jest dobre wychowanie. Do kogo pan czeka? Do ortopedy. O, ja do geriatry. A ile czasu pan czeka na wizytę? 2,5 roku. O, to krótko. Ja do geriatry skierowanie dostałem w 2011. Także po 11 latach się doczekałem. Przydałoby mi się do ortopedy zapisać. A chce pan? Co? No skierowanie do ortopedy. Ja mam jeszcze 2 na przyszły rok. No pewnie. A co pan chce w zamian? A co pan ma? Mam do kardiologa, laryngologa i chirurga. To bym wziął do laryngologa. O, to nawet dobrze, bo mi przez te lata oczekiwania słuch się sam poprawił. Zobacz, za oknem piździawica. Nie ma jak pójść na spacer nawet. Chociaż w tej telewizji można świąteczny klimat poczuć. Zobacz, jakie teraz programy kulinarne puszczają. Akurat leci odcinek ze świątecznymi potrawami. To jest mikrofalówka, idioto!